brzmi cieszy w słuchawkach. Jest ten wokal, jakby mógł być trochę ciszej w stosunku do bitu. Ach, zajebiście. Yo, yo, no faktycznie jest. Ej, czy może być piękniej? Październikowa noc pełna blasku. Ja spacerkiem do domu wracam po alei piastu. Złota jesień, sprawdzam czy na taksi tu gdzieś mam złoty 10. Więc ten spacer cóż nie jest ze wszechmiar. Ale mu został w domu, bo ostatnio biadał na sprzęgło. Zresztą nie wypada jeździć pod wpływem będąc. Więc idę coraz szybciej, żebym tu nie wymarł. Aż dochodzę do placu sprzymierzonych, kiedyś Lenina. I tu do radości powód wspaniały jak tęcza. Nocny autobus mknie po rondzie i skręca. Więc ja niewiele myśląc i jeszcze mniej mogąc, natychmiast rzucam się za nim w beznadziejną pogodę. Rzecz w tym, że są szanse, że go dostanę. Lecz gdy dobiegam doń, on już opuszcza przystanek. Więc zrezygnowany z myślą o dalszym spacerze się oswajam. I tu zaczynają się jaja, bo z piskiem opony wołującym ból zębów zatrzymuje się przede mną oto lśniące BMW. Za przyciemnione szyby łysy czort spogląda złowrogo. Myślę, Boże, czyżbym długi miał u kogoś, komu jestem krewiec. Czasy nerwy w domysłach, może Weber? Weber by go raczej nie przysłał, więc może ktoś wreszcie poczuł się dotknięty wnioskiem wysnutym zręcznie z którejś mojej puenty. Może to już czas, że znaleźli mnie ci, którym nie sprzyja. Może to bojówka Szabia Maryja. A skąd inąd wiem, że oni nie bez wzajemności mnie nie lubią. Lecz on rozwiał moje wątpliwości mówiąc: tak kiedyś biegałem bezskutecznie na ogół. Skakuj, dogonimy ten autobus.